Siemaneczko, Żomary, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii, a mianowicie przeglądu modyfikacji, w której będziemy sprawdzać różne modyfikacje. Dzisiaj jako pierwszą modyfikację w serii ma zaszczyt Shape Shifter Mod. Shape Shifter Mod był u mnie zainstalowany od początku i tak dalej, bla 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 bla. Okej, więc Shape Shifter dodaje też pelerynkę, jakbyśmy byli pracownikami Mahjonga. I w dodatku potrzebujemy tylko dwie kości, Shapeshifting Ability Bone i Shapeshifting Bone. I ten, pierwszy to jest gracz, druga jest świnka. Świnka jest na wysokości jednej kratki. Jeśli się przyciśnie Shapeshifting Ability Bone, wydropi nam pieczone mięso. A za to owcza. Może nam się różne kolory, po prostu różne kolory od... Bardzo dużo jest. Owca jest troszeczkę, jak widzicie, wyższa na wysokości jednej i pół kratki. Okej. Okay. No, jeśli przyciśnie się tą kością, to wtedy wydrobi nam wełnę, w zależności jaką jesteśmy owcą, jakiego koloru. Okej, okay, następny jest kurczak. Kurczak jest bardzo ciekawy, bo popatrzcie, jest on na wysokości jednej kratki, ale on umie latać. Popatrzcie. I nawet jak skoczymy z bardzo wielkiej wysokości, to nie znaczy, to nam się nic nie stanie. A jeśli klikniemy Shapeshifting z tym, to wydrobi nam takie jajeczko i możliwość, jak mały jajeczko też. Następny jest gaz. Gaz oczywiście umie latać. Tak oczywiście on wygląda. Jeśli naciśniemy tą kością, po prostu rzuca ognistymi kulami. Następnym jest spider, czyli pająk. Pająk jest bardzo fajny, bo jedną ma takie coś, że może się spinać. Popatrzcie, nikt nie jest na kreatywie. Nie robię takiego, po prostu się wspinam. I jeśli zniemy Shapeshifting tą kością, to tutaj zrobimy pajęczynę. Następna jest krowa Mandzio. Następna jest krowa Mandzio. I ona jest, już nie będę mówił, jeśli po prostu nic nie umie, tylko że jeśli prawym przyciskiem, ciśniem na kość, to wydrobi nam pieczone mięso. Następnym jest krowa muchomor i jeśli klikniemy prawym przyciskiem, to wydrobi nam muchomor i tyle. Następnym jest piesek, wow. On umie szybko biegać, nie używając przy tym paska głowy. O, proszę bardzo. Jak szybciutko biegamy i możemy tutaj, na czacie nam się pojawia, że jesteśmy normalni, bla 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 bla. Okej. Następnym jest ocelot. Mianowicie kot. Może nam się wylosować kot wiedźmy lub kot zwykły. No i ten. Potrafi tylko tyle, że potrafi rozmnażać koty. Tylko tyle. Następnym jest Silverfish. Nic nie potrafi, tylko rozmnażać osobnie. Będą dla niego przyjazne. Okej, okay, następnym jest Squid. On może przy wodzie być cały czas. Nie ma żadnego limitu. I poza tym, jeśli się kliknie prawym przyciskiem na kość, wydrobi nam barwnik czarny. Następnym jest Creeper. Ja lubię Creepery. Oto jest Boom Boom Creeper. To jest Creeper, jeśli przyciśniemy tym oto przyciskiem prawym, Creeper nam wybuchnie. Tylko że szkoda, że nie ma takiego cyfru. Następnym jest Ederman, jest on bardzo wysoki, najwyższy jest chyba. No i jeśli klikniemy sobie przyciskiem, klikniemy na przykład tu prawym przyciskiem, znajdziemy się automatycznie na drzewie. Następnym jest oczywiście nasz wierny Snowman, czyli inaczej bałwan. Jeśli idziemy, to zostawia za sobą taki ślad śniegu zostawia za sobą i umie rzucać śnieżkami. Następnym jest szkielet.
spali się w dzień i tak dalej i może nam się, ona ją i może nam się po prostu dużo takiego wyleczyć. Się lata z czołami. Może nam się albo mroczny szkielet, albo zwykły, tak jak ja mam. Następnym jest wiedźma. Wiedźma umie rzucać kotkami. Jeśli się kliknie prawym przyciskiem, rzuca kotkami. Jak widzicie, ona jest odporna na inne. Na swoje. Okej, następną postacią jest Blaze. Blaze oczywiście umie latać. Jeśli kliknie się prawym przyciskiem na kość, to rzuca tak jak gaz z kulami ognia. Następnym jest zombie. Zombie pali się w dzień. Oczywiście jeszcze Blaze nie pali, jest odporny na ogień. Zombie po prostu pali się w dzień, a w dodatku, jeśli klikniemy prawym przyciskiem, to możemy się zmienić w zombie pigmena. Albo normalnego. Okej, następnym jest slime. Może nam się wlosować różna wielkość slime. Slime tylko umie rozmnażać się. Tak samo magma cube. Villager nic nie potrafi. Znaczy umie wszystko, umie też dropić bardzo fajnie, umie dropić różne rzeczy, może wydropić wam dużo. Potem jest golem, golem jest bardzo silny, bardzo wytrzymały i jeśli klikniemy prawym przyciskiem na kości, wydropi nam kolejne golemy. Następny jest nasz nietoperz i nietoperz umie widzieć, może widzieć w ciemności. I po prostu można wszystko zobaczyć. Następnym jest Ender Dragon, Smok Kresu. Jeśli kliknęmy prawym przyciskiem na kość, rzuci nam Fireballem. Okej, następny jest potem ten Wither i on ma trzy głowy. On umie latać i rzuca takimi głowami, które trują naszych przeciwników. Sami widzicie, opierają im serduszka. Potem jest już niestety tylko nasz player, ale możemy go zamienić na Herobrine'a. Co potrafi Herobrine? Herobrine jest silniejszy od zwykłej naszej postaci i lepiej wali ręką. No ale ja chcę być sobą. Ja chcę być sobą, nie chcę być już Herobrine'em. I to tyle, jeśli chodzi o tą modyfikację. Dodaję fajną pelerynkę. Jeszcze koniec. I ta trzecia kość wam pokażę, jeśli jesteście ciekawi, to ta trzecia kość daje nam to, że po prostu możemy sobie od razu tutaj mamy menu. A nie zalecam wam tego, robić, gdyż ona dużo diamentów musi. Diamenty musicie na to wydać, a zawsze diamenty możecie na jakiś mieczy, zbrojkę albo inne tam rzeczy. No. Więc dzięki za oglądanie, jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Cię na więcej, niedługo koniec wakacji i powrót niestety do szkoły. To co nikt nie lubi, te dwa miesiące szybko zleciały, ale potem o tym będę mówił już z mojego domu, bo aktualnie jestem na wyjeździe. No więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się też. Czekajcie na kolejne odcinki przeglądów, modyfikacji. Trzymajcie się, cześć, pożegnanie. Tym razem nie mam obcychania, więc nie ma obcychania, cześć.